Raz. Cześć, witajcie z tej strony Grid. Jak zapowiedziałem dzisiaj na filmie, tak też robię. Siadamy do ekspedycji Omega, dzisiaj jest jej pierwszy dzień. Mam nadzieję, że uda nam się pierwszą fazę zrobić w dniu dzisiejszym, tak żebym już rano 28 mógł to wrzucić, no ale zobaczymy jak to pójdzie. Także odpalamy powtórkę ekspedycji Omega. Swoją drogą powiem wam, że tyle mam zaległych filmów przez to, co teraz odwala Halo Games, że nie mam pojęcia, kiedy ja to nadrobię, nie? Planowałem zrobić film o statkach w No Man's Sky'u, o latadłach, których używamy, o technologii, jaka w nich będzie. A tu non-stop coś, non-stop coś. No się grubo, nie? Zaczyna. Teraz nie pamiętam, czy Omega to była ta bez ludzi ekspedycja? No zobaczymy. A mnie kuźwa postawili niefajnie. Mhm. Czy zaraz spierdzielę ze skałki, coś czuję. Czajcie to? Czuję się postawiony lekko pod ścianą. No patrzcie, już są bazy. Dobrze, ekspedycja się rozpoczęła. Dobra, wiem co to jest ekspedycja. Ale chciałbym wiedzieć, jakie mamy kamienie milowe, nie? Do odhaczenia. Zlokalizuj swój dobrze, ekspedycja. No i zrobimy tak samo jak w poprzedniej. Poczekajcie, ściszę troszeczkę. Zrobimy tak samo, myślę, jak w poprzednich ekspedycjach, że po prostu każda faza to będzie osobny film, nie? No a oczywiście zobaczymy, co, ile rzeczy będziemy w stanie zrobić na pierwszej planecie. Naucz się obcych słów. No jeżeli gdzieś znajdziemy tutaj kamienie wiedzy, to będziemy mogli sprawę odhaczyć, nie? Odwiedź układ z niebieską gwiazdą, no to egzotyczne stworzenia, ale tylko jedno, super. Obudź Atlasa. Się upierają, nie? Kurde, na te ruiny. No nienawidzę ruin, a dają je w każdej jednej ekspedycji. Podwodny wrak. Przejmij myśliwiec strażników. Wyeliminuj strażników. Tak sprawdzam, ile wykop zakopane przedmioty. Fotografuj, o, różne środowiska. To sobie zaraz zerkniemy. Włączę, żeby po prostu wiedzieć, jakie mam sfotografować, nie? Odkryj stworzenia. Przemyć towary z czarnego rynku, czyli wpierw będziemy musieli troszeczkę zarobić. Wytwórz niestabilny żel. Obudź Atlasa. Zniszcza steroidy. No to odhaczymy zaraz, jak tylko wylecimy, nie? Załóż pierwszą bazę. Wleć do czarnej dziury, tak na dzień dobry. Załóż pierwszą bazę. Załóż pierwszą bazę. Aha, zbuduj projektor. Dobra, w porządku.
Zlokalizuj swój statek. Załóż pierwszą bazę, czyli już tutaj na pierwszej planecie lecimy. Odkryj rośliny. Warp do innego układu. Znajdź kosmiczną anomalię. Luzik. Napraw multim narzędzie. No dobrze. Spalony bez atmosfery i zamarznięty. Luzik, czyli żaden z tych, na którym akurat jesteśmy. Wiedziałem, nie? Ja kurna po prostu wiedziałem, że tak będzie. O, mamy kamień, jeden, drugi. Zaraz chyba powalczymy ze słowami. Póki jesteśmy na fajnej planetce, to chyba sobie... postaramy się jak najwięcej zrobić kamieni milowych. Roślinki myślę, że ogarniemy. Może przy odrobinie szczęścia też by się udało zrobić zwierzaki. A na razie skanujemy, wiadomo, co się da, nie? Co się da, ile się da. Tak, próbuję tą niebezpieczną florę zeskanować. Kiedyś było tak, że zaliczało ją jako osobnego tego, nie? O, właśnie. Jako osobny kwiatek mam... Dobra, rośliny mamy już odpykane. Czy chcę, czy nie. Teraz przydałoby się jeszcze zwierzaczki ogarnąć. Pamiętajcie, że z tej puruchawy możecie zebrać tlen. A później jeszcze ją dodatkowo rozwalić, nie? Także jeżeli byłby jakikolwiek problem z tlenem... to wystarczy, że taką purchawę znajdziecie, ona na tyle dużo wam da zasobów, że nie powinno być problemu. Nie pamiętam, ile tych zwierzaczków mieliśmy zeskanować, ale myślę, że też jesteśmy stosunkowo już blisko. Zaawansowanego lasera to my nie posiadamy, ale to nic. Kurde. Zaraz mi spuści łomot, nie? Zwierzak, a tutaj gadane się zaczęło. No on zaczął, nie? Jakby co. Nie wiem, jak dużo węgla, nie, tutaj zbierać. Ale jest na tyle dużo kamieni, że warto tutaj chyba troszeczkę pobiegać, nie? Poza tym mamy... tam jest jeszcze jakiś zwierzak, weźmy sobie... poszukajmy dziada. Ale byku. Trochę się boję, że zaraz zapcham sobie plecak, ale...
Tak podpatruję, że nie jest chyba najgorzej z miejscem. A, z tym już gadałem, dobra. Wiem, że w tych powtórkowych ekspedycjach troszeczkę za dużo zbieram, nie? Spokojnie mógłbym ciut mniej tych pierwiastków zbierać. Nie jest to aż tak bardzo tak duże ilości nie są potrzebne, nie? Ale wolę mieć zapas niż miałoby zbraknąć. Zastanawia mnie zwierzaki, bo myślałem, że już będziemy mogli odhaczyć. Coś mnie leje. Tak i pizduś, no mi tu podskakuje, patrzcie, dziada. O kurwa, strażnik. Budynek sobie namierzymy. Sud. A mamy w ogóle manipulator terenu? Ja nawet nie sprawdziłem, co my tu mamy dostępne, nie? Solar. I to całkiem fajny. No, szkoda, że C-klasa, nie? Ale to tam nieistotne. Mamy manipulator terenu, więc nice. Nie wiem, jeżeli uznam, wiecie, że za długo się tutaj bawię, czy cacuś, no to po prostu zrobię cięcie, nie? Ej, coś tu mamy, co tu mamy? Niedobrze. Nie błyskaczem, kurde, dziadu. Przy odrobinie szczęścia, słuchajcie, naprawdę dużo, bardzo dużo kamieni milowych tutaj na tej planecie odhaczymy. A, daleko, nie? W mordę. Nie wiem, czy chce mi się biec aż tak daleko. Oczywiście zaawansowanego lasera nie posiadamy, ale po sud się przebiegniemy. Dziwne, że ten strażnik stoi w miejscu, nie? Tam dupy na mnie truje, ale nie żebym jakoś bardzo narzekał, nie? Na to. Czy on będzie chciał nam spuścić łomot? No i spacyfikowany.
Jakiś skrzydlaty tygrys się nami zainteresował. Strażnik, budynek. Te kamienie wiedzy chyba już... Ej, mamy. Ptośka. Ja się zagubiłem? Nie mieliśmy ptośków do odnalezienia? Dobra, tą nagrodę możemy sobie odebrać, bo nam się przyda. Myślałem, że zwierzaków mieliśmy. Dobra. Odszukać. Sześć na osiem. Dobra, czyli jeszcze dwa zwierzaki. Luz. Wykop zakopane przedmioty. Jeszcze jeden... przedmiot i byśmy mieli to ogarnięte. No, strażników na razie nie będę raczej lał, bo może się to... A właśnie, a słowa? Bo gdzieś tu mieliśmy jeszcze słowa, nie? 4 na 12, no dobra. To słowa sobie możemy odpuścić. Cud, 250 jednostek, lecimy. Problem jest taki, że... nie wiem. Coś chciałem powiedzieć, a nie kojarzę. Nie pamiętam, co tu trzeba było ogarnąć, nie? Czy one latają? Podniosłem wrażenie, jakby ten, nie? Jakby wylądował na mnie. Zajebista planeta, cholerka. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy te gwiezdne jeżyny zbierać, bo coś tam było, nie? Z tym. A nie, i tak nie mam rękawicy hazmat, luz. O, coś tam było z tym przetwarzaczem żywności, nie? Czy jak to się tam nazywało? No ale nic to. Najpierw sobie ogarniemy podstawy. Zaraz sobie polecimy po statek. Bo nie sądzę, żebyśmy tutaj więcej zwierzaków znaleźli, skoro na mnie wpadają nigdzie foko. Sód się przyda, nie pamiętam, czy sód jest do tarcz potrzebny, czy do czego. Ale zdecydowanie sód się przyda. Także sobie go nastukamy. Szkoda, że miedzi nie ma, nie? Miedziucha to by się bardziej przydała. W sumie przy odrobinie szczęścia może jakbyśmy znaleźli miedź, to byśmy od razu bazę tutaj pierdyknęli, nie? Faktycznie się rozejrzyjmy może za miedzią. Generalnie jest to pierwiastek występujący na każdej z planet, a przynajmniej na znamienitej większości planet, więc i tu powinien występować. Trochę daleko, ale nic to. Fuck. Zapomniałem, że mamy tutaj póki co kiepskiej klasy. No wiecie co. Plecak odrzutowy. Lecimy sobie po miedziuchę. Bierzemy sobie fasolę.
Mówię, mam wrażenie, że coś tu chyba trzeba będzie gotować. Mam nadzieję, że się mylę, bo gotowanie to jeszcze bardziej chyba nie lubię niż szukania ruin, więc... Oh fuck! Te latające kwiatki są nice, nie? Mhm. Zaraz będzie chciał się dobrać do mojego dupska pewnie, co? No jak nie, jak tak? No skubany wytrzymały, nie? Kurde, mocno się zastanawiam, czy sobie na tej planecie bazy nie założyć. No jest zajebista, nie? Strasznie mi się podoba. Znaczy w sensie takiej, wiecie, bazy... No na stałe, nie? Nie takiej tymczasowej, jak to nam każą teraz ogarnąć. Dla misji? Tylko takiej bazy, no. Swoją drogą ciekawe, czy mam możliwość wybudowania rafinatora, nie? Bo jeżeli nie mam rafinatora, to ta miedź to kandyd dupy mi potrzebna, nie? A mniejsza z tym, zaraz się okaże. Jeszcze jeden zakopany przedmiot fajnie by było trafić, nie? Jakąś formację skalną, cokolwiek. Dobra, chyba wyzbieraliśmy większość. Podziemna struktura organiczna. Polecimy sobie do niej, bo być może dzięki temu ogarniemy kamień milowy, nie? Tak swoją drogą, orientujecie się, czy Obcy już wyszedł na Disneyu? Bo kurde, czekam, a zapomniałem spojrzeć. Zaawansowany laser wydobywczy, patałachy, no. No i mamy to. Fajnie, że to udało się zrobić, bo tego akurat za bardzo też nie lubiłem. Latania, poszukiwania. A tutaj w miarę bezproblemowo nam się udało. Teraz możemy się udać w stronę statku chyba. Weźmy sobie, zerknijmy, ile jest zwierzaków. 11 zwierzaków jest tutaj. Południowa, podwodny. Teoretycznie byśmy mogli ogarnąć wszystkie zwierzaki na tej planecie, gdybyśmy znaleźli wodę albo dostali się na południową część planety, bo podejrzewam, że nie jesteśmy na niej. No jesteśmy prawie, że nie. Panie, tutaj naprawdę powiem wam, że mamy naprawdę zajebisty start, nie? Łatwy. Już sięgnął mnie patałach, no. Dobra, mamy dużo węgla, mamy dużo tlenu, mamy sporo sodu. Troszeczkę kogo czego. Troszeczkę pyłu ferytowego.
No, to, że mamy to fecjum i tak dalej, to akurat niezamierzone było działanie. Że tak powiem, wyszło samo z się. A dokładniej było spowodowane tym, że to po prostu zwierzaki zaczęły mnie atakować, nie? Da fakt, nie zauważyłem jej. Jeśli chodzi o bazę, to... O, wyczerpał się skubaniec. A w sumie tyle tego wungla zbieramy, a wcale jakoś bardzo dużo go nie ma, nie? 325. Pytanie, ile skoncentrowanego węgla mamy, nie? Bo ten też nam troszeczkę wpada. Ale przyznam bez bicia, że myślałem, że mamy znacznie więcej, nie? No ale też nie ukrywajmy, że tutaj bieganie po tej planecie to jest czysta przyjemność, nie? Gdzieś tam jeden jakiś zagubiony strażnik, który w żaden sposób nam nie przeszkadza. Się napatoczyły fregaty. Dobra, czyli standardowo zbieramy węgiel, zbieramy tlen. Idziemy w kierunku statku. Przy okazji troszeczkę pyłu ferytowego. Niedużo, bo nie będziemy dużo z niego robić. Nawet jeżeli... zdecydujemy się postawić jakąś bazę tutaj, no to raczej nie dużo więcej niż tylko komputer bazy, nie? Zahaczymy o tamten budynek, jestem ciekaw co tam jest, może uda się nam znaleźć coś ciekawego. Pamiętam, kiedyś byłem w takiej biedzie na jakiejś ekspedycji, że normalnie musiałem faktycznie te kamyki, nie, zbierać. Wkurzające to jest, bo naprawdę nie chcę ubijać zwierzaczków, nie? No ale też nie mam zamiaru dać się ubić zwierzaczkowi, żeby było jasne. Tak skojarzyłem właśnie, że my chyba w ogóle Diwodoru nie zbieraliśmy, nie? Więc jak najbardziej nam się przyda. Tak cały czas liczę, że jakiś zwierzaczek się napatoczy albo coś, ale no niestety obawiam się, że nie.
Złożę mieć, fajnie. Noż ty. Widzicie, mam dowód. Nie ja zaczynam. Wiemy, w sumie po statek mieliśmy lecieć, nie? A statek nam wdupili gdzieś tam na górę. Whatever, ogarniemy temata. Dużo niegrzecznych zwierzaków. Raczej nie będziemy biec po miedź. Nie chcę mi się, nie mam zamiaru. Teraz w drugą stronę zbaczać tak daleko. Aha, nie ma Atlas Passa, no tak. No. Fabryka zamknięta, nie? A PM-em ja chyba tego nie rozwalę, nie pamiętam. Błyskaczem. Rozwalę. No, zaraz ogarniemy temat. Trochę się z chłopami postrzelamy. Nie wiem, czy cały kamień milowy ogarniemy na tym. Chyba nie będę ryzykował, ale jeszcze się zastanowię. Nie pamiętam, ilu ich tam rozwalić trzeba było, zaraz sprawdzimy. Cholera wie, nie? Co tu mam wybrać? O, dupa. No ale to nic. Nie chciałbym podnieść trybu cztery na 15. Nie chciałbym podnieść tutaj do niebezpiecznego poziomu. Kurde. Do niebezpiecznego poziomu strażników, bo zaraz się skończy to tak, że faktycznie przyjdzie pies i mi spuści łomot. Chociaż jego możemy zostawić. Jego zostawimy, niech wzywa. Thank you.
przy odrobinie szczęścia może uda się nam i strażników położyć. Tego piramidogłowego zostawimy, mówię, niech on wzywa sobie strażników. I niech się nie podnosi poziom zagrożenia, nie? Chodzi mi o to, że jak zbyt wysoko by się podniósł poziom zaalarmowania strażników, przyszłyby cięższe jednostki, nie? Które by mi spuściły łomot i to srogi. Pamiętajcie, że te beczki, które po nich zostają, podnoszą wam tarczę, nie? Więc możecie się fajnie ratować dzięki temu. Nie wiem, czy już 15 ogarnęliśmy, czy jeszcze nie. Zaraz rzucimy sobie okiem. Mamy. To musimy tylko poczekać, aż strażnicy stracą nas z pola widzenia. Ja w tym czasie sobie zapodam tabletę. Znaczy się dropsa, nie? Dropsa, nie tabletę. No dobrze, strażników rozdupiliśmy. Szkoda, że nam się nie udało tego ogarnąć. Ale nic to. Możemy teraz bimbać do... A może by tu bazę zrobić? Damy radę? Robimy sobie miedziuchę. Mogłem od tego zacząć, nie? I teraz się bawić. Ze strażnikami, no ale dobra. Wyszło jak wyszło. W każdym razie mamy właśnie ulepszenie skanowania. Multinarzędzie to my mamy naprawdę dupowate na maksa, nie? Systemy podtrzymywania życia. W sumie fajnie by było to pierdyknąć na... W ten sposób. Tu mamy coś na opył. A z tego odłamek broni strażników. No wdupmy to sobie. Nie mam miejsca na to zbytnio, ale dobra. Możemy to wdupić, nie? Kurde, nie najgorsze rzeczy, nie? Z tego lecą. A, dupa. Nie mam tutaj komputera bazy. Blaster rozproszony i najlepsze ulepszenie blastera. No na chwilę obecną tego nie potrzebuję. Dobra. Gibamy. Gibamy do szamolota. W sumie się już 40 minut bawię, nie? Tak szczerze, trochę bez sensu, bo latam sobie w taj z powrotem.
Dużo nie zrobiłem. No bez jaj. Teraz to sobie w kunia, nie? Lecą. Zakopana formacja, ale to już mamy ogarnięte, nie? O, tlenu całkiem sporo widzę. Fajnie, że jak podlatujemy pod takie w miarę pionowe ściany, nie zużywa nam się plecak, nie? Możemy napierdzielać nim do bólu. Także pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli macie bardzo słaby plecak odrzutowy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście pod tak wysoką skałę podlecieli, nie? Kurde, Papo Smurfie, daleko jeszcze? No już jesteśmy. Ciekawe w ogóle, co będzie potrzebne do jego naprawy, nie? Pogadajmy sobie z ogniwem. Leto. No możemy w sumie wdupić w statek, nie? Napraw silniki statku, no raczej, nie? Nie lubię tych rybich mord, nie? Takich jak zdziwiony wieloryb trochę wygląda, ale poza tym solary mi się całkiem podobają. Czysty feryt, dobra, czysty feryt ogarniemy. Kurwa, ale głośno, nie? Się zrobiło. Dobra, dupnijmy tutaj rafinatora, feryt. Ile tam było? 50 go potrzebne, nie? Zaraz sobie wytworzymy 50. I galareta, nie? Jedna blacha, też ogarniemy na szybko. Dobra. Się zastanawiam, wiecie, czy naprawiać te rzeczy, ale dobra, na razie to walić. Wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że sobie nie zrobiłem kawy. A byłem u góry specjalnie po to, nie? Oczywiście przecież. Ruszaj do gwiazd. Aha, czyli musimy wystartować.
No dobra. No myślałem, że ten nam wskoczy. Czekałem, aż wskoczy zaliczenie kamienia milowego. A to możliwe, że dopiero jak wylecimy, nie? O, i fajne skrzydełka. Gdyby ten nos miał inny, nie? To byłby zajebisty. Chociaż na szczęście nosa to ja akurat nie widzę, nie? Tego statku, więc... Obierz kurs na nowy świat. Czyli że co, że inną planetę w sensie? No dobra, polecimy sobie do Rudolfa, nie? Jest duża szansa, że to będzie jakaś zamrożona planeta z tego co widzę, więc byśmy sobie pierdyknęli zdjęcie. Może by nam zaliczyło kolejny kawałek kamienia milowego, nie? Patrzcie, przypomniało mi się, że kolę na szczęście sobie wziąłem. Taki pseudo-substytut kawy. Rozbity frachtowiec, tylko że my byśmy potrzebowali podwodny, nie? Niestety, a nie rozdupiony na planecie. Nie w wodzie czy coś. Jestem pewien, czy tam sfery gravity nie widziałem. Ale widzę zwierzaczki, a jak widzę zwierzaczki, to wiem, że trzeba je poskanować. Dobra, wskoczyła prędkość ucieczki, a czy wskoczyło, też mamy, dobrze. I tak jeszcze poskanujemy, chociażby dla samych nanitów, nie? Kurde, nie to przecież. Sprawdźmy, czy nam zaliczy... No, upiecz ciasteczka, cholera, wiedziałem, nie? Sfotografuj różne środowiska. Jebut. No i? Zaliczyło czy nie? Dobra. Czyli została nam bez atmosfery i spalony. Bez atmosfery to na chillu, bo tam jeszcze znajdziemy pewnie zwierzaka. Więc po prostu wystarczy, że się będziemy rozglądać za tym.
Weźmiemy sobie, podbieramy przy okazji, co jest do odebrania. Mamy statek, więc mamy gdzie to wlulać. Plany, rękawica, hazmat. Szkoda, że nie przygotowana jednostka, nie? Ale zasadniczo jesteśmy w stanie ją zrobić. Mamy na tyle dużo sodu. Generalnie ta pierwsza faza zawsze też jest najdłuższa, nie? Bo staram się najwięcej... Ekwipunek pełny. Okej. Okay. Staram się jak najwięcej wykonać zadań, nie? Na niej. Dobra, weźmy, przerzucajmy sobie, co się da na statek. Mamy laser, moduł skanera, możemy sobie wlulać. Chociaż przydałoby się znaleźć jakieś lepsze multinarzędzie, nie? Bo to jest fatalne. Bra, bla, 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 blaster. Ja w ogóle mam cholernie mało miejsca w tym ekwipunku, coś. Mapa granic strażników. To by było, wiecie co, nie głupie, bo... Jest duża szansa, że jakieś multinarzędzie byśmy tam znaleźli. Mordryt, wątroba. Nie zwróciłem uwagi, czy... Co to jest? Ostry mięso robali. No okej. Okay. Nie zwróciłem uwagi, czy jest tutaj stacja kosmiczna, co mnie trochę niepokoi. Bo nie wpadła mi ona jakoś w oko. Ale nic to. Będziemy się martwić, jak przyjdzie na to pora. Mamy komputer bazy, bardzo ładnie, trzy na szynach. Wrócimy na tamtą planetę, bo mi się bardziej podobała. I co? I tam pierdykniemy bazę. Ale najpierw chciałbym zobaczyć, co tutaj kolega ma w tej swojej. Też widzę, że nic tu nie widzę. Szkoda, zawiodłem się. Myślałem, że coś znajdziemy, ale nie. Szkoda, no trudno, no. Trzeba będzie polegać na sobie, nie? O, jest portal. Jest tu jakieś stacje kosmiczne? Nie ma. Mhm, okej. Okay. Kontener. Teoretycznie byśmy mogli tu wrzucić niepotrzebne rzeczy, tylko że później jakby się okazało, że jednak są potrzebne, byłby spory problem, żeby to odzyskać, ponieważ... ponieważ... my jeszcze nie możemy go zbudować, nie? Asteroidy. Co jest statek na maksa mamy załadowany? A, bo komputer bazy dostaliśmy. Tak w imię zasad. Mm-hmm. Krucifix ciasno się robi. Głos wolności? Wiecie co,
trochę mnie to zaskoczyło, bo... jest stacja, lecimy na stację. Bo Głos Wolności to jest misja ze stacjami pirackimi. No właśnie, pod Zbuntowaną Gwiazdą, dokładnie. Nie wiem, czy chcę ją włączać w tej chwili, raczej tego nie zrobię. A weźmiemy sobie drugi punkt, czyli załóż bazę. Ciekawą teksturę ma, nie? Ta stacja. Jak się spojrzałem na potencjometr, ale chyba nie powinno za bardzo napierdzielać muzyczka. Niestety tutaj musimy zacząć od rozbudowy plecaka, bo miejsca mamy tyle, co kot napłakał. Ile tam było? 11 tych słów, czy ile? Może uda się wszystko odhaczyć już na tej stacji, co? Wiem, że wygląda to, jakbym dość szybko się starał to robić, ale zasadniczo nie raszuję, nie? Nie opierdzielam się, bo nie ma to najmniejszego sensu, ale też nie staram się raszować, nie? To nie jest tak, że stwierdziłem, że będę leciał na wariata. Nie chcę siadać. Nie chcę siadać! Fuck! Wstawaj! Będę. Odwiedzono. O właśnie, musimy sprawdzić sobie tego. Multinarzędzie, nie? B-klasa, no jest lepsze od naszego i to niebo, nie? Mogę wymienić za 0? Ale jak to? To znaczy bardzo chętnie, nie? Tylko... wrócimy jeszcze tutaj. Jeżeli będzie możliwość wymiany za 0 punktów, no to znaczy się za 0 kasy, no to oczywiście, że wymienię, nie? Tylko, o, podróżnik. Tylko mam w nim technologię, której bym nie chciał stracić mimo wszystko, nie? A patrzcie na styk. Dobra, teraz weźmy się zajmijmy multinarzędziem, a zerknijmy, jak jest z drugiej strony. Pamiętajcie, że tu po obu stronach są multinarzędzia, nie? To nie jest tak, że... Dobra, to mnie w ogóle nie interesuje, czyli interesuje mnie zdecydowanie to, ale zdecydowanie też... składuj technologię.
Składuj. 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 I składuj. Dobrze, dostały trzy rzeczy, których nie potrzebuję. I teraz pytanie, czy wciąż będę mógł za zero wymienić? Ale jaja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No to jest dużo lepsze, nie? No oczywiście, wymieniam. Wiecie co, teoretycznie mógłbym jeszcze wymontować... mógłbym wymontować... chyba dwie czy trzy technologie i dostać z tego jakieś tam... Cena przy wymianie 269. Czemu ono jest takie drogie? 'Raz kuzie śmierć. Laser wydobywczy zdecydowanie tutaj. Wzmocnienie lasera. Kanowanie. No w zasadzie możemy na razie włożyć tutaj, żeby mieć ciut większą kasę z tego. Na statku mamy blaster rozproszony, a tu jest blaster rozproszony. A nawet nie wiedziałem, że to się boostuje z tym. Nie chcę tego. Chcę ulepszenie do blastera. Odbiornik teleportacji? Kiedy my to dostaliśmy? Kurna, ja tu podostawałem jakieś rzeczy, nawet nie ogarniam, kiedy je dostałem i... mam wrażenie, że mnie tu w chuja robią. Kurczę, no nie będziemy już walczyć, nie mam potrzeby, żeby tego blastera rozproszonego tak boostować. Ale dobrze, no jest to jest, nie? Błyskacz możemy rozłożyć. A przynajmniej wiem, że to boostuje błyskacza, nie? To możemy doładować. No i jeszcze trochę miejsca dzięki temu mamy w blasterze, nie? A właśnie, mamy do odebrania kolejny ten, nie? Przecież. W sumie pierdoły. Ale myślę, że je sprzedamy po prostu, żeby troszeczkę kasy dobić. Chyba, że gekomiętka będzie kurde potrzebna. Teraz nie pamiętam, czy to w tej ekspedycji, czy w innej było. Że trzeba było coś z nią zrobić. Spoko, ogarniemy. Tlen, bateria, komputer. Ja mam nanorurki w kombinezonie? Sztylet sobie zostawimy, bo nie jestem pewien, czy nie będziemy odblokowywać jakiegoś... jakiegoś... portalu i może być nam to potrzebne. Mięcho, wątrobę łatwo zdobyć, więc
Tu się nie będziemy pierdzielić. Na razie mi bardzo znacznie bardziej zależy na miejscu niż na tych rzeczach. Mianowy. Tą rękawicę hazmat chyba sobie zbudujemy, nie? Za chwilę. To zostaje. Dobra, to od biedy może też zostać. To można opierdzielić. Ten blaster rozproszony, chociaż za to pewnie dostaniemy tyle, co kot napłakał. Bateria przyda nam się bardziej w kieszeni, nie? Dobrze, wydaje mi się, że sprzedamy tą technologię jedną, co mamy. Przebierzemy się, bo nie lubię biegać weekendem. Sprzedaj. O nie, najgorzej, 480 nanitów, patrzcie. Myślałem, że będzie mniej. Ciekawe, czy tu można spaść. Nie, jest ściana. Beka. Rasa, no oczywiście anomalia, zawsze gram anomalią. To, tak, zbliżam się do tego kształtu ciała przez palenie, no ale wybierzmy sobie pięknych i młodych. Trochę jak z Helldiversów, nie? Ten hełm miał. Dobra, patriotyczne barwy zostawimy Michaelowi, my będziemy szaleć w odcieniach szarości. Tak, mam wrażenie, że domyślnie mi wybrało odpowiednią smugę standardową. Aha, no tak, bo to jest nowy save faktycznie. Pierdykniemy sobie z pelerynką, a co tam, nie? Jak szaleć, to szaleć. Ale coś jeszcze tutaj gdzieś chyba mam czerwonego. Tors. Nie wiem czemu, nie? Czerwona, ale dobra, no w sumie na upartego niech sobie jest, nie? Dobra. Powiedzmy, że może być. Teraz spitalamy wybudować bazę, nie? Zapewne z 10 rzeczy zapomniałem tu zrobić, których... On nie był zielony, nie? Czy mi się wydaje? O właśnie. Gorąca planeta. Lecimy na nią. Nie będziemy tu zakładać bazy, ale spierdykniemy sobie fotkę, nie? Zobaczymy, czy nam zaliczy. Nam zaliczy gorącą planetę. Teoretycznie się pojawiło, więc jest nadzieja, że tak się stanie. A wystarczy to tak zrobić po świńsku? Ale beka, nawet lądować nie musiałem, patrzcie na to. No to nice. Kurwa, zajebiście to wygląda, nie? Czyli została nam planeta bez atmosfery. Nice.
Ale teraz to my chcemy założyć bazę, bo się nie wyrwę z drugiego tego. Z drugiego. O, już nie. Jakie tutaj mamy planety? Przerośnięta, gorąca, lodowcowa i gorąca, czyli lecimy na Wureno. A właśnie, jeszcze te asteroidy musimy zdupić. To zapewne będzie Wureno. Bo zaraz nam paliwa zbraknie, nie? Ile tam było? 30 tych asteroid? Jakoś tak chyba, nie? Ale to też raz, dwa odpykamy, nie ma co tutaj. Płakać. Tylko by trzeba było trafić na pole asteroid, nie? Patrzcie, myślałem, że już nie ma tych asteroid, przez które można przelatywać, a jeszcze są. Heca. Kiedyś lubiłem, nie, się tak bawić. No ale jako, że to było złoto, to nie odpuścimy, nie, jej. Nie pamiętam, ale do czegoś złoto było... Aha, do Minotaura chyba złoto było potrzebne. Więc sobie pozbieramy. Ale to nie zmienia faktu, że i tak bym chciał trafić na jakiś pas asteroid, nie wiem, cokolwiek takiego, gdzie byśmy mogli tak trochę grubiej sobie pozbierać, nie? No i przegrzałem dziada. Zaraz się okaże, że w pierwszym systemie nie ma żadnego tego pasa asteroid, no i będzie zabawowo. Niby jakieś tam niedobitki są, to tu, to tam, ale nic dużego, nie? Nieładnie. No chociaż na te pojedyncze sobie zapolujemy. Żeby chociaż coś trytu nazbierać. Ile tych asteroid było? Pamiętacie? Nie pamiętacie, nie? Trzydzieści. Dobra. Czyli pięć już mamy. Tego jeszcze nie grali, nie? Żebym nie mógł asteroid znaleźć.
Jak się odwrócę, to będą, co? Pewnie. Nope. Myślałem. No, tak jakby ciut więcej ich było, nie? Nie jest to jakoś bardzo dużo, ale jest w co strzelać. To srebro, to niech się bimba. Kurde, nie chcę tych dużych, bo tych dużych mi zapewne nie zalicza. Zaczyna to wyglądać dobrze. No i teraz możemy strzelać, kurde, a nie pitu-pitu, żeby latać i szukać asteroid, nie? Chociaż rozwalające jest to, że więcej srebra niż trytu mi wpada, nie? Tego by to się nie spodziewałem. Zaraz pewnie platyna jeszcze się wdupi. No i mamy to. Możemy, dobra, lecieć, postawić bazę. Czy coś z wodą mieliśmy? Nie, nie mieliśmy z wodą, nie? Żadnych tych zadań chyba. A i tak przydupimy gdzieś tutaj. Wygląda zacnie. Zaraz pewnie będę musiał silniki załadować. Dobra, tu przeklikajmy, uruchom program mieszkalny. Jak na złość strażnik się, nie, napatoczył. Tak nie było ich, tak oczywiście musiał się przydupić w patałach jakiś. O, kontener, nice, nice, nice. Kuźwa, po grubości ja to wszystko dostałem, czy... Ale beka. A jeszcze jakiś patałach wylądował. No dobra, wychodzi na to, że będę musiał przestawić, kurde... statek, nie? Niedobrze. No właśnie. No właśnie. Dobra, to weźmy, przeparkujmy. Wystartuje, czy nie? Buduj. Wystartuje, to znaczy, że i zbuduje. Dobra, weźmy go, posadźmy tutaj. Sud. W sumie sud moglibyśmy sobie zebrać, nie?
Ale dobra, to może. Dobra. I lecimy. Zbuduj fundamenty. No zaraz pierdykniemy fundamenty. Bo tak, nie chciałbym... W sumie mógłbym to zrobić na odpierdal, nie? No nie oszukujmy się, bo... bo co? Bo nie wiem, czy... zostaniemy tu na dłużej. Ale... no co jest, mam swobodne umieszczania i tak... No dobra. Prosty korytarz. Nie mam pyłu, dafa kryli. Czyli dobra, zapitalamy po feryt. Myślałem, że to trochę szybciej pójdzie. Jednak nie. Dobra, dupnijmy sobie. Ej, ale ja to wszystko na statku mogę mieć, nie? Głupi debil ze mnie. A może i nie. Dobra. Ty, ciulu. Goń się. Ja dostałem antymaterię po zabiciu jego? Nice. Nie wiem, jak to się stanęło. Ale darowanemu koniu nie zagląda się w mordę, nie? Czy coś? Nie mam pojęcia, skąd się ta antymateria wzięła, chyba że z jakiegoś kamienia milowego może wpadła, nie wiem. Dobra. Musimy tego ferytu trochę nastukać. Na szczęście, no, dość dużo go wpada, to nie jest jakiś problem. Kontener, lądowisko... kontener. Dobra. Trzeba pamiętać tylko, żeby to postawić. Przy okazji wungla też możemy zbierać, no co nam szkodzi. Czarny budynek. Mnie bardziej interesuje. Dobra, tego nie zbiorę. Ten się z dupy tutaj wziął, nie wiem, się narysował w patałach. No myślałem, że mam większość tu poskanowaną, patrzcie. No oczywiście, nie? Musiał. Musiał przylecieć, bo przecież by kuźwa nie przeżył, nie? W patałach.
taka ładna miejscówka była. Oho. No powiem wam, że nie spodziewałem się tutaj horrorów. A są. Dobra, walić to. Może się pobawimy jutro z tym, ale... Na chwilę obecną to zależy nam na ferycie, a nie na horrorach. Zapewne, że nawet nie widać tych skałek tutaj. A chyba jak na skałce staliśmy, nie? To je było widać. Tak trochę. Półferytowy, halo. 841, dobra, powinno nam styknąć na tą budowę. Nie będę tutaj przeciągał bez sensu. No co jest, w wodzie sobie kuku zrobiłem, no już bez jaj. Coś mnie tu w kunia robią. Dobra, korytarz numer 2. Dobra. Ej, no mam 2 korytarze, co wy mnie tu w chuja robicie teraz? Pomieszczenie cylindryczne, no właśnie. Już by mnie tu w kunia, nie? Zrobili. Zbuduj drzwi, zbuduj rampa. Drzwi, rampa to tak mi tu średnio potrzebna, ale dobra, no niech będzie, nie? Buduj jednostkę ochrony przed zagrożeniami i stacja lecznicza, dobra. To mamy na tym, to mamy w plecaku, więc nie powinno być problemem. Buduj baterię. Dobra. Zbuduj panel słoneczny. Fajnie, że to wszystko dostaliśmy, że nie musimy tego wytwarzać, nie? Ale... W sumie to mógłbym to postawić, kurde, tutaj, nie? No i tak zrobimy. Dobra, co teraz? Zbuduj kontener, zbuduj kontener. Pierdyknijmy sobie kontenera tutaj. A nawet 2.
bazę możesz przemianować. Wiem, że mogę ją przemianować. W sumie moglibyśmy trochę gratów zostawić w tych kontenerach, nie? Teraz jak już mamy do nich dostęp w miarę swobodny. Zróbmy nowy zrzut ekranu, spójrzmy się w stronę bazy. Nie jest ona może czymś wspaniałym, ale no. Jest to jakiś początek, nie? Oczywiście kapsik włączony, nie wiem dlaczego. Oczywiście musiał przylecieć w patałach. Powrót do domu, założono bazę, bardzo ładnie, trzy na szynach. Ja bym jeszcze dupnął tutaj tak naprawdę lądowisko sobie z chęcią. Mamy jeszcze miejsce na drzwi? Znaczy się miejsce. Miejsce mamy. Pytanie, czy mamy surowce. Dobra, baterie powinny się odpalić, jak wzejdzie słońce, więc... Niech sobie jest, a my lecimy. Hipernapęd. Mikroprocesor, 5 sztuk, matko, polko, kuźwa, dużo. Sól bromku, po co nam sól bromku była? Ktoś pamięta? Dużo miedziuchy wpadło, ale to dobrze, bo to będzie potrzebne chyba do budowy hipernapędu, bo tam metal chromatyczny był potrzebny. Pytanie, czy statek jest jeszcze w stanie wystartować? A, dobra. To jest solar, więc on się sam ładuje. Problem, że tak powiem, został zażegnany. Rozpocznij instalację hipernapędu. Mikroprocesor. A skąd ja wezmę mikroprocesor? Mogę zbudować? Dupa. Czyli lecimy na stację, nie? Kup mikroprocesory. No taki jest plan. Kurde, z 2 godzinki nam ta pierwsza faza zajmie znowu. No wiadomo, tak jak mówiłem, im dalej, tym będzie szybciej, nie? Zobaczcie, ile odwaliliśmy z pozostałych faz kamieni milowych. Na szczęście traktor BIM nas ściągnął, bo byśmy na wylot przelecieli, nie? Przez tą bazę. Która to jest godzina? Pierwsza. No, czyli jak wszystko dobrze pójdzie, to przy odrobinie szczęścia faktycznie rano powinien się ten film pokazać, nie? O ile wszystko dobrze pójdzie, oczywiście. Spadaj, Gacek, nie z tobą chciałem. Goń się. Dobrze, że mamy hajs, nie? Na to.
Dobra, teraz przydałoby się wytworzyć paliwo, nie? Antymaterię chyba powinniśmy mieć, więc... Nie wiem gdzie, ale gdzieś nam dwie się szlajały. Albo mi się tylko wydawało. Nie, no są dwie. Wykonaj skok. No to grzejemy. W sumie przez takie ściganie trochę się z czasem. Później mogę mieć problem z surowcami, nie? Ale myślę, że ogarniamy temat. Trasa ekspedycji. No to lecimy. Wkurza mnie na myszce namierzanie tego, nie? Teoretycznie po pierwszym skoku powinniśmy móc wezwać anomalię. Zaraz zobaczymy, czy nam się to uda. Będziemy walczyć oczywiście o pojemność plecaka, nie? Która jest tragiczna. Teraz dupniemy sobie tutaj na stację. Wiadomość przychodząca. No, chyba na stacji tego nie ma. Po co biegnę? Aha, dobra, po ten. Anomalia wzywa z gwiazd. No, czyli będziemy mogli wezwać anomalię. No i nice. B. Myślałem, że takie same jak w poprzednim układzie. A w sumie bardzo podobne, nie? Zasadniczo i tak planowaliśmy wezwać anomalię, więc jak najbardziej nam to pasuje, nie? Ładnie, ale nim tam wylądujemy, ja bym chciał wiedzieć, jakie są tutaj planety. Obsydianowy paciorek. Zdewastowana planeta. Możemy tam polecieć, bo jest szansa, że nie będzie miała atmosfery. Płytowa. Kurde, na płytowej też mogą być zwierzaki, nie? Dobrze, ale najpierw odhaczymy sobie anomalię. Mamy teoretycznie dwie albo trzy planety tutaj, nie? Do zbadania. Ciekawe, czy mi starczy boostera w tym w dopalaczu, żeby wlecieć. Fuck! Fuck, 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 fuck! Na przypala albo wcale. Tak, tak, tak. Średnio mnie interesuje, co on tutaj mówi. Już kiedyś przerabiałem tą ekspedycję, więc
nie powie nic, czego nie wiem, ale jeżeli robicie ekspedycję po raz pierwszy, jeżeli jest to dla was nowość, to warto by było czytać, nie? Czasem można troszeczkę historii, loru gry poznać. Badaj kosmiczną anomalię. Co to kurwa znaczy? Odwiedź specjalistę Polo. Nie lubię prosić o pomoc. Odwiedź terminale badawcze. W sumie dziwne, bo jest to dosyć, jakby nie patrzeć, odległa ekspedycja, nie? A oni tutaj, no nawet dużo nanitów mamy. Oni tutaj wrzucają rzeczy jak początkowe zupełnie, nie? Exoskiff. W sumie, kurde, może na tym jednym save'ie bym pierdolnął sobie wszystkie te... wszystkie 5 ekspedycji. Nie głupie, nie? Tak chyba zrobimy, wiecie? Teraz tak mi przyszło do głowy, że nie będę nowego save'a za każdym razem robił. Tylko na tym save'ie dupniemy wszystkie 5 ekspedycji sobie. Helios. Helios chyba tu był, kurde. A, dobra, mamy namierzanie na niego, dobra. Wiem, że z tą misją też miałem problem, nie? O, lubiła się zbugować i nie pokazywała, czy też nie zaliczało. Nanity! Fajnie drze mordę. Ares tu był. Nie wygląda, nie? Jakoś zachęcająco. Osiągnąłem jakiś kamień milowy? To zaskakujące. Ale zobaczcie, ile nanitów najebało nam. Co? Odwiedź Nexus. Tak się zastanawiam, jakby się tak dobrze sprężył. Ile czasu... Taktyka głodowa. Ile czasu by zajęło... Zrobienie całej ekspedycji, nie? Dobra, polećmy sobie skrótami może. Fajna była ta misja, w której tego konstrukta składaliśmy, nie? Bo jego oryginalnie nie było na anomalii. On się dopiero później pojawił. Jest moja baza. Tutaj ktoś, nie? Trochę pocisnął. Byłem na tym... świecie, powiem wam, że całkiem zacnie ktoś tutaj temat ogarnął. Dobra, mamy zrobione serce anomalii.
prosty translator i wydajne silniki. Kurde, źle to wygląda, powiem wam. Dobra, weźmy coś naprawmy, bo... Technologia naprawiona. Mało miejsca w statku się zrobiło, nie? Na technologię. Tam namagnesowany feryt też byśmy mogli zrobić, ale to na chwilę obecną nie jest najistotniejsze, że tak powiem. Hiper, kurde, nie hipernapęd, to miało być. Najgorsze jest to, że to jest na ulepszonym slocie, nie? Aha, no tak, no przecież mieliśmy też kamień milowy, żeby naprawić statek, nie? Sut i nanity, no to już mamy ponad 1000 nanitów, także tak naprawdę mógłbym odebrać kostur. Co by rozwiązało nasz problem z multinarzędziem, nie? Ale dobra. Pośmigamy sobie bez ściemy, nie? Na samych itemkach, które w ekspedycji znajdziemy. Osiągnij pierwszy punkt spotkania, czyli lecimy na pierwszy punkt spotkania. No i tak jak mówiłem, widzę, teraz jest godzina 48. Zbytnio nie będę miał co wyciąć, więc wycinać nie będę. Czyli około 2 godzinek będzie pierwsza faza, nie? Mam nadzieję, że wystarczy mi paliwa w hipernapędzie, bo nie chce mi się teraz jeszcze walczyć, wiecie, o kolejne paliwo do hipernapędu. Chociaż może byśmy byli w stanie je zrobić z tego, co mamy w plecaku, nie jestem pewien. W każdym razie wskoczymy sobie po miejsce w plecaku, nie? Już nie będę przeciągał. Kurwa, przepraszam. Skoczymy do poprzedniego systemu, słuchajcie. Hipernapęd 10, no tak myślałem. Tu dwa zrobimy, dobra. Antymateria. Metal chromatyczny byśmy potrzebowali. Dobrze. Ogarniemy temat. Bez większego problemu. Tylko że mieliśmy sprawdzić tamte trzy planety, nie? Weźmiemy sobie, skoczymy do poprzedniej stacji. Tak patrzę, może na farcie, nie? Będzie metal chromatyczny, ale no niestety nie. Ale to byśmy mogli kupić, nie? Ile tam było? 80, nie? Chyba potrzebowaliśmy, żeby naprawić statek. Mam nadzieję, że to było 80.
Bardzo ładnie. Dzięki temu możemy wrzucić tarczę w trochę mocniejszy ten. I spitalamy na poprzednią stację. A poczekajcie, bo ja byłem przecież na anomalii. Dam radę wrócić na anomalię? Nie dam. Szkoda. Zupełnie zapomniałem, nie? O tych planetach. Na razie nie będziemy, dobra, tego. Teraz nie pamiętam, który... Aha, tutaj mamy bazę, czyli to był poprzedni system, dobra. No bo w pierwszym systemie, nie? Bazę mieliśmy. Będziemy musieli trochę nazbierać metalu chromatycznego, żeby... załadować silniki, ale to akurat nie jest problem, nie? Jakiś specjalny. $27,000, dobra. Trochę na skróty zrobimy to, no ale... Kurwa, to jest ta pierwsza przecież. Nie będziemy lecieć, nie chcę tutaj marnować paliwa statku. Handlarz technologii. Kurwa, co? 5 planet, 1 księżyc, to chyba ta była. Się zarąbałem jak młody, wychodzi na to. No i to jest to. Ronfords, Suchma albo Amtarona. Letyma. I tak musimy gdzieś wylądować, żeby miedziuchę przerobić. No, jak na rajską trochę słabo wygląda, nie? Płytowa. No, badajmy ją. Jest duża szansa, że na niej zdobędziemy zwierzaczki. A polecieliśmy pierścieniem, nie? Albo też istnieje prawdopodobieństwo, że w ogóle nie będzie tu zwierzaków. W każdym razie jest to rodzaj planet, które mi się bardzo podobają, więc... nie mam nic przeciwko lądowaniu tutaj. A do tego jeszcze wylądowaliśmy koło złoża czegoś. To jest jeszcze fajniejsze. A przy okazji nie pamiętam, czy rafinator zabrałem ze sobą. A chyba tak. Miedziucha.
Nie chce mi się gibać 400 jednostek. No i mamy to. Odkryto dziwaczne formy życia. Właśnie tego... Na to liczyłem, o, może tak, złożę mieć 47 jednostek, no i... I to też bym chciał. Wiecie, z pewnością gdzieś dalej też traficie na taką planetę, tylko pytanie, jak długo trzeba będzie jej później szukać, nie? Skoro się trafia od razu w drugim systemie, do którego skaczemy, warto by było to wykorzystać. Jeszcze tylko sprawdzimy, czy posiada atmosferę, ale wydaje mi się, że posiada. No, raczej tak. Znowu bez czegoś. Translator, nie wiem, po co mi ten translator, ale niech już jest, nie? Sól bromku, towary handlowe, aha, czyli na opierdzielenie to jest dobra. Jeszcze bym chciał sprawdzić to, ale raczej to nie będzie na tej planecie. Grid przy dziurze. Polecimy sobie tutaj jeszcze na zdewastowaną planetę, ponieważ jest szansa, że to będzie na niej. Kurde, nie wiem, czy nie spierdzieliłem, nie? Bo do tego chyba był potrzebny ten zaawansowany, skoncentrowany węgiel. No, oczywiście, że tak. Ja pierdolę, głupi debil. A tak to jest, jak się działa, a nie myśli, nie? Dużo nie, zrobimy koło 100. To powinno w zupełności wystarczyć nam na dotarcie do pierwszego punktu spotkania. Nie mam pojemników czasem na statku, no właśnie. Dobra, zwierzaczki mamy. Teraz jak się nazywała ta zdewastowana planeta? Suchma. Stawiam na to, może się mylę. Chociaż to jest chyba księżyc, nie? Tego. To będzie lodowe. Pamiętajcie, że jak szukacie planet, zawsze łatwiej jest w ten sposób i wtedy posługiwać się
radarem, nie? Raj? Suchma. Spróbujmy. Fajnie by było, jakby się udało to trzecie zdjęcie zaliczyć. Na zdewastowanej jest duża szansa, że tak też będzie, aczkolwiek pewności nie mam, nie? Widzę, że nam się jeszcze to nie przełączyło. Jak nieodpowiedni obszar. Bierzemy diwodór, bo tego nie mamy za dużo. Tak trochę tylko na pałę przecież go zebraliśmy. Miedziucha. A nim się zabierzemy za miedziuchę, to zerknijmy. No niestety. Liczyłem na to, że wpadnie, ale nie. No dobra. Toksyczna planeta. Może być. Chociaż powiem wam, że po cichu naprawdę liczyłem na to, że to będzie to, nie? No nic, nic straconego. Spadamy stąd. Się zastanawiałem, czy polecimy na stację kosmiczną i ze stacji sobie skoczymy, czy po prostu będziemy skakać, warpować, nie? Stwierdziłem jednak, że sobie powarpujemy. Tak, faktem ten skok już robiliśmy. Tak, brak paliwa, spoko. Myślałem, że wystarczy te 10%, nie? Dobra, powtórka z rozrywki. Dobra, letyma. Oczywiście sprawdzimy, czy tutaj też nie ma żadnych martwych światów, na których można by było zrobić fotkę. Ale chyba nic tu nie namierzyliśmy, nie? Ognista, jałowa, jądrowa, szkurna. Powiem wam, że ten takik. Na szybko sobie sprawdzimy. W sumie jesteśmy jeden skok, nie? Od pierwszego punktu spotkania, więc te parę minut nas nie zbawi.
A miło by było mieć to odhaczone. Dobra, wróć. Widzę, że tu jest miąższ kaktusa. Dobra, już... Już wiem, że nie ma sensu tam lecieć. Jądrowa. A tu ognista, dobra. Czyli spokojnie możemy spadać dalej. Na tych bez atmosfery planetach bardzo często jest góra rdzy, nie? Nie ma żadnych innych tam konkretnych surowców. A zaraz nam punkt spotkania pokazało bardzo ładnie. A teraz mi będą truć dupę, że mam odwiedzić handlarza, żeby wydać na nity. Bimbajcie się. Mi zależy na rozbudowaniu egzokombinezonu. Chociaż ceny powoli zaczynają być takie, że zaczyna mnie to boleć. Trzeba było też trochę chyba się... Kurde, minus 12, dobra, walić to. Zainteresować faktem zdobycia kasy. Gromada baniek. Kurde, zgłupiałem, myślałem, że to jest, że mi podmienili statek, nie? Mojego Solara. Oczywiście wezwiemy też anomalię po to, żeby... kolejne pole dokupić. Pamiętajcie, że pola plecaka, czy tam pola technologii możecie dokupować w każdym systemie, który nowo odwiedzicie. W każdym nowo odwiedzonym przez was systemie, a może tak będzie trochę bardziej poprawnie gramatycznie. Ale nie tylko na samej stacji handlowej, ale także na anomalii, nie? Także każdy nowy system wzywacie anomalię i rozbudowujecie pole plecaka, nie? Oczywiście, jeżeli chcecie, nie? Jeżeli nie chcecie, no nie będę was zmuszał. No dobra, możemy gibać do pierwszego punktu spotkania. Oczywiście. Czas się przeciągnął, nie? Bo stwierdziłem, że muszę się cofnąć. No ale przynajmniej tego zwierzaczka znaleźliśmy. A faktycznie później mógłby być problem, nie? Żeby go znaleźć, wiem, że chyba w oryginalnej omedze, jak robiliśmy, to bardzo dużo ludzi szukało tego zwierzaka, nie mogło go znaleźć. A tutaj praktycznie mamy go od razu, nie? Oczywiście, nie? Jakiś kurde kochaniutki musiał pierdzielnąć bazę w pierwszym punkcie spotkania. Nie, ale skoro on zrobił, to my też będziemy mogli, nie? Znaczy może inaczej, nie w samym punkcie, ale gdzieś w pobliżu pewnie rozlokujemy, nie?
Pomyślelibyście sobie kiedyś, że pół minuty może być tak długie? Wyglądam, kurde, jakbym z grobu wyszedł, nie? Tak blady jestem w tym świetle. Teraz tak właśnie patrzę na drugi ekran. Wysoka? Nie, nie jest wysoka. No i dobrze. Oczywiście napierdzielony jakiś punktów, gwiazdek, ogniw zapisu. Tylko wydaje mi się, że nie ma sensu lądować tam, skoro najprawdopodobniej tutaj będzie właśnie pierwszy punkt misji. Przynajmniej jest dość dobrze widoczny, nie? Najdoskonalsza planeta. Ciekawe. Dobra, mamy spotkanie 1 odwalone. Pole ekwipunku, aleluja. To nam się przyda, nie? W sumie tak gadam, nie wiem nawet, czy mnie słychać. 3. Wiecie co? Wolałbym 2 tutaj. I 3 tutaj. Zbadaj planetę Suji 84D5, czyli że którą? Czyli tą. No to lecimy. Robimy teraz to dosyć szybko, więc nie wiem, czy tak zaraz nam zaliczy. Nie wiem, czy jest tu w ogóle coś do zbadania, nie? Ciekawego. Od tego zacznijmy. No mamy zwierzoki. Dużo zwierzoków. Nie wiem, ile tych badań tu musimy przeprowadzić tak naprawdę, nie? Ale jest to chyba rajska planeta, także no do skanowania jest tu sporo rzeczy. Więc sobie trochę poskanuję, zobaczymy. Chociaż wydaje mi się, no, te wszystkie kamienie, które są dalej, to są to kamienie do wykonania przez całą społeczność, nie? Także na razie jedna planeta, pierwsza planeta jest w 30% zeskanowana. Musimy poczekać, aż więcej ludzi ruszy dupki. A ja się zastanawiam... Spadaj. Ja się zastanawiam, gdzie tu sobie bazę pierdyknąć, wiecie? Nie chcę tak typowo w pierwszym punkcie spotkania. Chyba już wiem, gdzie zrobię bazę. O ile mam oczywiście środki do budowy. Oczywiście, że mam.
Dobra, i tutaj sobie strzelimy punkt spotkania 1. Zdjęcie możemy zrobić ładniejsze. Widać mnie gdzieś tu? Dobra, zrobimy. Nie wiem, czy jest to jakoś tam, wiecie, bardzo, very, bardzo potrzebne. Ale może, jeżeli ktoś będzie szukał, no to może komuś z was się przyda. No się zganiają tu zwierzaki. Mały spierdzielał przed dużym. Dobra, słuchajcie, mamy walnięte pierwsze. Poczekajcie, dobiegnę do budynku, żeby się schować. Chociaż nie wydaje mi się, żeby tu było jakoś bardzo niebezpiecznie, ale... Mamy pierwszą fazę zrobioną całą, poza projektem badawczym, ale mówię, jest to dla całej społeczności, więc tutaj się nie spinajcie, zeskanujcie parę rzeczy i będzie dobrze, nie? Także kończymy fazę pierwszą. Dostaliśmy za to jakieś plakaty. Ja sobie strzelę save'a. Ale poza fazą pierwszą mamy gwiezdny pył z fazy drugiej zrobiony. Mamy dwa kolejne kamienie z fazy trzeciej zrobione. Jeden kamień z fazy czwartej zrobiony i dwa kamienie z fazy piątej, więc wydaje mi się, że nie jest źle. Później już powinno być tylko lepiej. Dobra, słuchajcie, bo już i tak ten materiał trwa ponad 2 godzinki. Nie wiem, czy będzie wam się chciało tyle oglądać, no chyba, że gdzieś będziecie mieli jakiś problem, no to pewnie będziecie. Nieważne. Kończymy się, ja ten wstawiam film. Tak jak mówię, 28 rano powinien już być, 28 nagram drugą fazę ekspedycji, także 29 pewnie ją wstawię. I co? Widzimy się. Trzymajcie się, na razie.